Od zawsze Julka marzyła o tym, żeby zostać nauczycielką, jak jej mama. Ulubioną zabawą jej i młodszego brata była zabawa w szkole. Miłość był klasą, wcielał się w dziesięć osób, a Julka była nauczycielką. Radość smarzeń popsuł jej pewien nieudany występ. Dziś Julka chodzi do piątej klasy i uwielbia występować, ale nie zawsze tak było, szczególnie po przygodzie z wierszem, na lekcji polskiego miała ogromną tremę, gdy przyszło jej pierwszy raz wystąpić przed nową klasą. A przecież była to tylko recytacja wiersza, który miała wykuty na blaszkę. Bała się, że gdy zapomni słów, zacznie się jąkać. Zdarzyło się jej to już kilka razy w szkole, kiedy musiała odpowiadać przy tablicy. Pani literka od języka polskiego miała odpytywać wszystkich z wiersza na pamięć. Julka przygotowała się do tego solidnie, Nauczyła się wiersza, wyrecytowała go kilka razy przed lustrem, nagrała się nawet na telefon, odsłuchała nagranie kilka razy, po czym zaprezentowała wiersz rodzicom i babci. Była tak dobrze przygotowana, że mogła powiedzieć tekst od końca, od ostatniej zwrotki do pierwszej. Jednakże, kiedy na lekcji słuchała, jak inni recytują, coraz bardziej zaczynała się denerwować. Przyszła kolej na nią zaczęła świetnie. Gdy była w połowie wiersza, usłyszała, że siedząca w pierwszej ławce Magda powtarzała szeptem wypowiadane przez nią słowa. Jakby była jej echem. Zapewne też się denerwowała i powtarzała sobie wiersz, bo dobrze go nie opanowała. Ale Julce bardzo to przeszkadzało. Z każdym słowem coraz bardziej, aż wreszcie sama zaczęła powtarzać szepty Magdy. I tak wyszło, jakby zapomniała słów i powtarzała w kółko jeden i ten sam wers. Straciła pewność siebie. I stało się to, czego najbardziej się bała. Zaczęła się jąkać. Następnym razem lepiej się przygotuj, powiedziała pani literka. Widziałam, że Magda musiała ci podpowiadać. Julka była załamana. I nie chodziło tylko o słabą ocenę, którą dostała zła była na to, że oskarżono ją o coś bezsensownego i to podwójnie o to, że się nie przygotowała i trzeba jej było podpowiadać. W końcu sama zaczęła w to wierzyć. Do niczego się nie nadaje, zwierzyła się przyjaciółce. Co ty mówisz, to nieprawda. Na wsparcie Angeliki zawsze mogła liczyć. Na pewno nie nadaje się do występów przed większą grupą osób, upierała się przy swoim Julka. Moje marzenia o byciu nauczycielką nie mają sensu. Nad marzeniami i planami Julki zawisły czarne gradowe chmury. Wracała ze szkoły ze spuszczoną głową, nie poczekała nawet na Andrzelikę. Już nie chciało się jej bawić w szkołę z Miłoszem. Pokonasz to, usłyszała nagle za sobą znajomy głos. To była jej najlepsza przyjaciółka na zawsze. Wiem, że umiałaś ten wiersz. Mnie Magda też bardzo przeszkadzała podczas recytacji, dlatego tak szybko mówiłam i też nie jestem najszczęśliwsza. Ale żeby od razu z tego powodu rezygnować z marzeń? No coś ty. Tak myślisz? Mam jakąś szansę? Słowa Angeliki były jak lekarstwo, jak słońce w mroczny dzień. Tak, oczywiście. Mój tata mówi, że ze wszystkich ze wszystkim jest jak w sporcie. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale jeśli nie wygrasz zawodów, to nie znaczy, że masz przestać być sportowcem. I tak samo jest u ciebie. Jeden nieudany występ nie oznacza, że się do czegoś nie nadajesz. To tylko jedno małe niepowodzenie. Dlaczego masz przez to rezygnować z marzeń i tracić nadzieję? Masz rację, już mi lepiej, powiedziała Julka i robiąc trzy obroty własne, zawołała. Masz tę moc, masz tę moc. To nie ja, uśmiechnęła się Angelika. To nadzieja ma magiczną moc. Dzięki niej świat wyglądał pogodniej. Odzyskujesz siłę i wracają dobre myśli. A słyszałaś o Irenie Sendlerowej? Rozmowa o sile nadziei przypomniała Julce tę postać, która w jej domu była symbolem dobra i odwagi. To taka pani, która w czasie wojny ratowała żydowskie dzieci. Wyprowadzała je z getta, gdzie skazane były na śmierć. Chociaż to było bardzo niebezpieczne i trudne. Uratowała dwa i pół tysiąca dzieci. Pewnie gdyby nie nadzieja, że uda się jej ocalić, miałaby mniej siły i byłoby jej jeszcze trudniej. Niesamowita historia, przyznała Angelika, musisz mi więcej o tej pani opowiedzieć. Podsumowanie. Nadzieja to pragnienie i oczekiwanie, że coś się zdarzy, że będzie tak jak tego chcemy. Można obudzić w kimś nadzieję, czyli skłonić do pozytywnego myślenia, można też nadzieję zgasić, pozbawić jej kogoś. Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. Oznacza to, że zawsze towarzyszy nam nadzieja na zmianę sytuacji, na jej polepszenie. Głupio jest nie mieć nadziei. Ernest Hemingway. Nadzieja prowadzi dalej niż strach. Ernst Junger.